Koszmar mieszkańców ulicy Wyszyńskiego w Policach. Chora kobieta uprzykrza życie sąsiadów. W poniedziałek nauczyciele strajkowali w całej Polsce. W piątek obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Piotr Szkocki, witam Państwa. Zapraszam na Teletydzień. Od ponad 10 lat trwa koszmar mieszkańców ulicy Wyszyńskiego. Niebezpieczna lokatorka żyje w niewiarygodnych warunkach razem z kolonią karaluchów. Nie wiadomo, czy i kiedy ten koszmar znajdzie swój finał. Wyszyńskiego 46 w Policach. Budynek jak każdy na tym osiedlu. Gdzie kończy się granica prawa do prywatności? Lokatorki spod numeru 6 nie ma w domu. To ona jest źródłem strachu mieszkańców tej klatki. Skargi są zewsząd wszystkich mieszkańców mieszkających obok, niżej i wyżej, ponieważ jest to niebezpieczeństwo związane nie tylko z rozprzestrzenianiem się tego smrodu tych karaluchów, ale zagrożenie bezpośrednie osoby, ponieważ ta pani jest niebezpieczna dla mieszkańców, którzy są obok. Lokatorka tego mieszkania nikogo nie wpuszczała do środka, nie jest klientką ośrodka pomocy społecznej. Dotychczasowe interwencje, mimo licznych zgłoszeń, nie przynosiły skutku. Wnuczek dzwoni, dzisiaj wielki, ma prawie 1,70 m wzrostu i mówi do mnie: babciu, zejdź po mnie, bo ta pani stoi na klatce z nożem. To jeszcze kiedyś miała kratę, jak tą kratą szarpała, to myślałam, że to wszystko wyleci. W nocy bardzo krzyczała, nie można było spać, to ja już na czwartym piętrze słyszę, bo nie mogę balkonu otworzyć. Strasznie, no bo strach iść tutaj koło tego piętra. Zawsze windą zjeżdżamy, bo się boję, normalnie boję się, bo krzyczy strasznie. Tak wygląda mieszkanie po kilkakrotnej dezynsekcji i trzydniowym sprzątaniu. Kiedy otworzono je po raz pierwszy, nikt nie mógł uwierzyć, że można żyć w takich warunkach. Jak zobaczyłam coś takiego, to dosłownie syf, kiła i mogiła. Tyle kalaruchów, mówię, wysokości gdzieś 5 centymetrów, jeszcze nie widziałam nigdzie nie widziałam coś takiego. Smród, jak drzwi się otworzyło, to nie można było przejść, bo na wymioty brało. Lokatorka została zabrana karetką do szpitala psychiatrycznego w Szczecinie. Ruszyła machina biurokracji. Mieszkanie nie jest własnościowe. Mimo to spółdzielnia nie może dokończyć porządków. My z mocy prawa nie mamy możliwości, bo to jest tej pani, która tu mieszkała, majątek własny, czyli jej segment, jej książki, jej nie wiadomo jakie ciuchy. Faktem jest, że w ocenie wszystkich, którzy tu są, są to tylko śmieci, ale my tych śmieci nie możemy wyrzucić, dopóki nie będzie jakiejś decyzji. My najchętniej byśmy chcieli, ażeby ona została, już nie wróciła nigdy, żebyśmy mogli wyremontować to mieszkanie, my wysprzątać, a ewentualnie na jej koszt oczywiście, bo nie ma innej możliwości, a jej reszta pieniędzy, które zostałyby ewentualnie ze sprzedaży, oddać. Żeby tak się stało, może pomóc ośrodek pomocy społecznej, który ma do tego narzędzia prawne. Od 2014 roku w sądzie toczy się sprawa o częściowe ubezwłasnowolnienie, której nie można było zakończyć, gdyż biegli sądowi nie mogli do wyżej wymienionej dotrzeć. I aktualnie udało nam się umieścić tą panią w szpitalu psychiatrycznym. W sumie to spółdzielnia mieszkaniowa przyczyniła się do tego, że została umieszczona. Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił o umieszczenie w trybie pilnym w Domu Pomocy Społecznej. Sąsiedzi odetchnęli na chwilę. Nie wiadomo jeszcze, co się stanie, gdy lokatorka wyjdzie ze szpitala. To kolejna sytuacja, w której prawo nie pozwala na radykalne i rozsądne działania. Spółdzielnia bez decyzji sądu nie może dokończyć porządków. Ile to potrwa, nie wiadomo. Opieka społeczna drugi rok czeka na rozpatrzenie wniosku o ubezwłasnowolnienie kobiety. Litera prawa, która w założeniu ma chronić obywateli, de facto wiąże ręce instytucjom i chroni oprawców. To błędne koło może się toczyć bez końca. Związek Nauczycielstwa Polskiego ma dość eksperymentowania na oświacie. 10 października działacze ZNP i nie tylko oni wyszli na ulice w całym kraju. Związkowcy z Polic demonstrowali w Szczecinie. Protest odbył się przed Urzędem Wojewódzkim. Związkowcy, nauczyciele i osoby ich wspierające przyszli tu, by złożyć na ręce wojewody petycje ze swoimi uwagami i żądaniami. Docelowo mają one trafić do premier Beaty Szydło. I stąd tyle ludzi jest potrzebnych, żeby doszło, że to nie jest pomysł jednego prezesa, jednego członka związku, tylko tej grupy 500 osób. Te 500 osób przed urzędem to część nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego. W Koszalinie pikietowało drugie tyle. Protesty odbywały się tego samego dnia w całym kraju, co pokazuje skalę niezadowolenia. To wszystko, co nam się nie podoba, to jest zbyt duży wachlarz tych spraw. Łącznie od tego bałaganu, który jest
zrobiony przy wprowadzeniu programu. Szale goryczy przelała reforma wygaszania gimnazjów. ZNP zarzuca rządowi brak konsultacji z nauczycielami i apeluje, by ten powstrzymał się od reformy. Nauczyciele skandując wołali wojewodę, by wyszedł z urzędu i petycję odebrał osobiście. Ale wojewoda nie wyszedł. Do pikiety przyłączyli się także politycy, nauczyciele i nie tylko oni. Najnowsza reforma budzi niepokój samorządów. Wygaszenie gimnazjów w gminie Policy spowoduje radykalne zmiany organizacyjne. To nie jest decyzja, która wpłynie na lepszą jakość edukacji. Mi tych szkół żal. 17 lat, czas wielkiej pracy, wielkiego wysiłku nauczycieli. Według mnie stworzono bardzo dobre szkoły. Nie mówię tylko o Policach, o Polsce. Szkoły dla młodzieży w tym wieku. Likwidacja ich będzie szkodą dla uczniów, dla rodziców i dla całego systemu. Nie wiadomo jeszcze, jak rozpoczną naukę w przyszłym roku szkolnym obecni szóstoklasiści. Samorząd zakłada różne warianty, ale gotowych rozwiązań nie ma. Środowiska nauczycielskie boją się zmian, które w konsekwencji mogą spowodować chaos i zwolnienia nauczycieli. Nie chcą rewolucji. W zamian za to proponują otwartą debatę, która określi właściwe kierunki poprawienia obecnego systemu. W czwartek w obchodach Dnia Edukacji Narodowej wzięli udział dyrektorzy i nauczycieli z gminnych placówek oświatowych. W gminie Police funkcjonuje 11 szkół podstawowych, w tym 4 filialne i 6 szkół gimnazjalnych. Jest 9 przedszkoli publicznych i 1 żłobek miejski. O wykształcenie młodego pokolenia w gminnych placówkach oświatowych dba 450 nauczycieli. Uczą i wychowują przeszło 4700 uczniów i przedszkolaków. Dzień Edukacji był okazją do wręczenia im nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Dzień Edukacji Narodowej świętowali również nauczyciele i pracownicy oświatowych placówek powiatowych. Z tej okazji nagrodzono 18 dyrektorów i nauczycieli za wkład w wychowanie młodego pokolenia i zaangażowanie w pracę na rzecz szkół. Podziękowano także działaczom związków zawodowych. Do szkół powiatowych uczęszcza ponad 1250 uczniów. Uczy ich 250 nauczycieli. Powiatowi podlega 5 jednostek oświatowych. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, zespół szkół, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Policach i Tanowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży. Nie dla budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Policach. Taką opinię wyrazili mieszkańcy biorący udział w konsultacjach społecznych. Konferencja w tej sprawie odbyła się w piątek 14 października. Mieszkańcy gminy Police nie wyrazili poparcia dla budowy na skwerze Jana Pawła II pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Łącznie oddano 1079 głosów. Za budową opowiedziały się 174 osoby, przeciw 905 osób, czyli ponad 83% ankietowanych. Połowa zwolenników budowy monumentu opowiedziała się za Piłsudskim na koniu. Tyle samo osób wskazało na popiersie. W kontekście tego, że petycję poparło prawie 400 osób, to widać, że to jest około 1/4 tych osób wypowiedziała się w tych konsultacjach. 280 osób, które wyraziły swoją opinię, wskazało, że ewentualna budowa powinna zostać sfinansowana ze składek społecznych. 89, że z budżetu gminy. 8 głosów było nieważnych. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków pomaga walczyć z cukrzycą. W Policach z powodzeniem robi to już od 30 lat. Jubileusz 30-lecia działalności Stowarzyszenia uroczyście obchodzono 8 października. Misją Stowarzyszenia było, jest i będzie dążenie do zapewnienia godnego życia chorych na cukrzycę. Nasze starania zmierzały do tego, by możliwości zdobycia przyjaciół pojawiły się zawsze i wszędzie w szkole, w miejscu pracy, w poradni lekarskiej, w klubie, u sąsiada. Polickie Koło Cukrzyków podlega Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i jest jednym z 33 kół terenowych. Początki działalności nie były łatwe. Brakowało sklepów, brakowało żywności. Wiemy, drodzy Państwo, no, jaki to był okres czasu. Wielkim osiągnięciem było posiadanie 3 glukometrów, 2 aparatów do mierzenia ciśnienia. Przy następnej kadencji to już było tam około 20 tych glukometrów, czyli ten postęp jakoś szedł do przodu mimo tych trudności.
Już wtedy zauważono potrzebę edukowania członków stowarzyszenia i ich rodzin. Koło w Policach organizuje spotkania ze specjalistami i wykłady, na których diabetycy zdobywają wiedzę o chorobie. Wyedukowany pacjent, taki, który wie najwięcej o swojej chorobie, żyje jak najdłużej. I właśnie w naszym stowarzyszeniu można się bardzo wielu rzeczy dowiedzieć. Również powiedziałabym, co jest równie ważne, można spotkać wiele osób, które chorują na tą samą chorobę, po prostu na zasadzie grupy wsparcia. Polickie Koło Diabetyków liczy ponad 40 osób. Prezesem od samego początku jest Irena Kulewska, która zachorowała na cukrzycę w 1978 roku. Oj, pomocy było bardzo ciężko, bo nie było takich jak dzisiaj penów, glukometrów i w ogóle to w przychodni. Mieszkałam w Jasińcy, to w ogóle była makabra. Musiałam na kuchni gotować strzykawki, wszystko, także to było okropne w tamtych czasach. W czasie uroczystości odznaczono zasłużonych dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetycznego. Jednym z odznaczonych był Michał Matkowski, emerytowany nauczyciel, który na cukrzycę choruje przeszło 50 lat. Wierzę, że te lekarstwa, te środki, które będą współczesne, będą dawały tą możliwość dłuższego jeszcze życia niż ja. Członkom stowarzyszenia życzono przede wszystkim zdrowia i dalszych lat owocnej działalności. Uroczystość uświetnił występ chóru kameralnego Postscriptum. Dom dziecka w Policach funkcjonuje bez dyrektora. Z powodu niewywiązania się z terminów przy realizacji projektu ze środków zewnętrznych, zarządzająca placówką znajduje się w okresie wypowiedzenia. Chodzi o nieprawidłowości i zaniedbania przy realizacji projektu termomodernizacji budynku i wykonania kanalizacji deszczowej. Inwestycja trwała od października do grudnia 2015 roku. Zakres prac nie został w pełni zrealizowany, natomiast wykorzystano wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Bardzo duża część prac planowanych została wykonana. Niestety nie całość. A to oznacza, że część dotacji niestety będziemy musieli zwrócić, dlatego że prace nie zostały wykonane w terminie. Całkowita kwota dotacji wynosiła 180 tysięcy złotych. Wkład własny ponad 40 tysięcy złotych. Kwota dotacji, którą będzie musiał zwrócić powiat policki, to 30 tysięcy złotych. Nie doszukujemy się tu celowego działania, tylko po prostu przeoczenie nastąpiło, które no takie ma niestety skutki. Do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu dyrektorkę zastępuje wychowawczyni Anna Piasecka. Członkowie samej ramy posprzątali teren wokół stanicy wodnej, bo oprócz zamiłowania do wycieczek rowerowych, nieobojętna jest im troska o środowisko naturalne. Raz w roku kilkunastoosobowe grono członków Stowarzyszenia Cyklistów Sama Rama spotyka się na terenie stanicy wodnej przy ulicy Dębowej, by wspólnymi siłami posprzątać przyległy teren. Czy wszyscy mają narzędzia do pracy? Mają! No to poszły konie po betonie. Dzisiaj będziemy się starać sprzątać brzegi Łarpi, łącznie z wyspą Polickie Łąki. Sprzątały dwie grupy piesze i jedna drużyna na wodzie. Pan Andrzej ze swoim czworonożnym kompanem z pokładu kajaka wyciągał śmieci powrzucane do wody głównie przez pseudowędkarzy. Zobacz ile tego nadziewia. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem Podaj dalej, drugie życie odpadów. Najwięcej było odpadów remontowych i pojedynczych opakowań po artykułach spożywczych. Był też tapczan, a nawet fragment rowerowej ramy z pedałami. Sama rama będzie super. Most na rzece Łarpi na ulicy Dębowej został przegrodzony słupem po to, żeby właśnie unikać takich partyzanckich wywózek śmieci po zapadnięciu zmroku. W czasie półtora godzinnego sprzątania zebrano 3 metry sześciennych śmieci. Coroczna akcja jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean Up the World, wywodzącego się z Australii. Tym materiałem kończymy Teletydzień. Ja zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.